Hejka, witajcie moi mili, z tej strony Rashibo, jest to kolejny odcinek, zagrajmy w Big Pharma. Tak, jak pamiętacie, w poprzednim odcinku dojechaliśmy do 10 leków, brakuje nam tylko 8 leków w tej chwili, różnych, żeby mieć mistrza. I powiem, że na tego mistrza sobie ostrzę zęby. Antybiotyk mamy, wrzody żołądkowe mamy, zwalcza schorzenia wątroby, ale tu wymagana już jest kataliza. Tutaj też. Czy ja mam lek na anginę? Tak, lecz anginę, wrzody żołądkowe. O, angina, wrzody żołądkowe. A czy ja mam antybiotyk? Nie, antybiotyku nie mam. No to super, no to robimy antybiotyk w takim razie. Teraz tak, musimy to. A competitor has completed a new patent. Zaziębieniowy mistrz. Zaziębieniowy mistrz. Cannot sell product due to a competitor's patent. I gdzie on to jest? Okej. Okay. No dobrze, dobrze, no dobrze, no to wymieniam po prostu formujące na pigularkę znowu. I mam nadzieję, że pigularka tu nie jest. O, pigularka nie jest zablokowana. Spoko. No to mamy wtedy creamer. Teraz tak, musimy dwa razy w dół. A competitor has released a new product. Dobrze. A competitor has released a new product. Raz. I teraz tak. Dwa razy aglomeratorem i powinno być git. Okej. Okay. Tyk. Petarda. No petarda, po prostu petarda. No to lecimy tak, hop. W ogóle ile mamy punktów tu w składnikach? New world event. To jest też grubo. Ale w sumie dobrze, no. Są to rzeczy, które się przydadzą cały czas, nie? Nie ma tak, że to się zmarnuje. Tu ogólnie jak zrobimy te koneksje rządowe, to musimy je momentalnie wykupić i ruszyć wtedy z tym dalej. Teraz tak, tu mamy. No dobrze, to jest ok. Spoko. Mamy 150 na górkę hajsu. Także pieniążków mamy całkiem sporo. Bo widzicie, w tym momencie się też tak nie przejmujemy. Research complete. Super. Super, że te badania są zrobione. I teraz tak, ekspedycje polarne jeszcze w międzyczasie. Insufficient upgrade points. Zaraz tam ogarniemy też. Mam 24 tysiące wymagane. Insufficient funds. I super. Teraz tak. Schorzenia wątroby mamy. Nie, schorzenia wątroby albo wrzody żołądkowe mamy. Który lek się nie sprzedaje? Ten. Schorzenia wątroby. Schorzenia wątroby. Nie mamy tego leku na schorzenia wątroby. No to super. Wrzody żołądkowe. Schorzenia wątroby. A, tak, tylko że to wymaga tego, nie? To wymaga katalizy i łączenia, czyli tego na tej hali już nie zrobimy. A competitor has released a new product. No dobra, no to zrobimy to na innej hali po prostu i tyle. A co tu jeszcze możemy zrobić takiego, co byśmy... Znaczy, jest jakiś taki lek, który nie będzie wymagał... O, angina i udar, no to możemy tak zrobić. Albo to... jest coś takiego, co nie wymaga kryokondensatora? Chyba nie ma. Dobrze, trudno. Insufficient upgrade points. Subcio. Koneksje rządowe tutaj nam dużo dadzą. A ja nie mam autoklawa w ogóle rozbadanego. Nie mam tego, nie mam tego. Okej, okay, mamy masę rzeczy do nadrobienia. Naprawdę mamy masę rzeczy do nadrobienia. A competitor has completed a new patent. Dobrze, niech sobie tam robią patenty. I teraz tak, B plus to jest minimum. Koneksje rządowe dają nam S. Tylko tak, wywoływanie zmęczenia. Wywoływanie zmęczenia daje nam też trochę. New world event. Co mamy? Nadciśnienie, okej. Okay. To są rzeczy. A competitor has released a new product. To są rzeczy, które będziemy musieli tu zrobić. Tylko ten rating B mnie martwi. Obecnie najgorszy to jest C. No dobrze, teraz tak, odblokowała nam się kolej.
Jezu, już myślałem, że tu mam 5 u niej, tak what? Teraz tak, cyk, cyk. Niech każdy będzie minimum na 3 produkt. Mamy 70 tysięcy w ogóle, to jest bajka. No i teraz tak, tu nie. Czy outscoring nam się przyda? Bardziej nam się przyda to, ale outscoring w sumie też. Resztę rzeczy tam porobią szybko. Tego jednego typka tutaj też zaraz zgarniemy. No w sumie wiecie co, nie, na razie zignorujemy ten outscoring. Bo damy 8 tu. No i dobrze, teraz tak. Wykupmy tą halę. I tą, bo tu zrobimy sobie wtedy ten lek, który wymaga... gdzie to było? Tu nie, czyli to było to. Okej, schorzenia wątroby. I tak, i tu musimy wpuścić coś, co ma katalizę zieloną. Czyli ten lek. I teraz tak, tu mamy tak, to będzie trzeba raz wstrząsnąć. Okej, wstrząsarka multimixer. Research complete. I tak, tu ma być ten. I teraz 6 do 8, czyli 3 w dół. Tak, 3 do 8 i dissolver. Super. A competitor has released a new product. Na 16 to musimy wrzucić. No i kurde, teraz w tym momencie tak na dobrą sprawę przydałoby się tak. New ingredient discovered. Jeden invalid position. Właśnie, czy ten ingredient on jest dobry. Subcio. Teraz tak, w sumie dla niego zróbmy halę tu. Tak, import. Minus 3 i potem minus 1. Okej, do leczenia cukrzycy, nie? New world event. Zróbmy tak na razie, bo to tam you wystarczy. Have released a new product. Tutaj to ulepszenie to nam się nie przyda. Najbardziej nam jest teraz potrzebny cryo, bo tu wtedy wskoczymy idealnie na 16. No tak. No i z tego cryo potem wyjedziemy z creamerem tu i pyk. Z tego co się nie mylę, to cryo też damy radę tu wstawić tak akurat adekwatnie do miejsca. Okej, okay. Kolejne badania. Kolejne leki, kolejne badania. 12 leków obecnie mamy. Będziemy musieli pokombinować najwyżej z tym, żeby... Okej, okay, zrobił się. Cio. Teraz ten, który podwaja stężenie, czyli cryo. Idealnie. You have released a new product. Zarąbiście. Zarąbista sprawa. Teraz tak, tu możemy dać kolejny, który wymaga na przykład mieszanki dwóch. Czyli zacznijmy na przykład... Co tu mamy? O, lek na trądzik w sumie, czemu nie? Na trądzik i zielona kataliza, może weźmiemy z tej cukrzycy. Okej, możemy mieć tak. Tyle, że... Przed wrzuceniem tego w multi-analyzer będziemy potrzebowali to wstrząsnąć raz. Teraz z tej strony, do to. I baza będzie na dole. Tylko teraz tak, tu musimy zrobić to tak. I teraz mamy... tak, to z tym git. Zmniejszamy o 3 stężenie. I potem parownik to był chyba, nie? A zaraz zobaczymy zresztą.
A, bo ja tu usuwam katalizę tym. Czyli nie, czyli wtedy nie jonizator, tylko dissolver. Troszkę na okrętkę, ale... Okej, zwalcza trądzik. Teraz tak, tu możemy użyć parownika. 13 do 17. Czyli tak, pierwszy jeszcze tak, zrobimy tu parownik. I tu jonizator. Dobrze, i to będzie gitara. New World Event. Bo teraz i tak musimy to zmniejszyć do 4, czyli jonizatorów kilka dostawić. Nie wiem, czy o jeden za dużo nie dałem. Jezu, technologia 30 śmierci. Okej, okay, czekajcie, koneksje rządowe. Insufficient upgrade points. Tu. Też powinienem był w sumie tamto ulepszyć. Grafniem o tym. No dobra, trudno. Tu jest okej. Okay. To sprzedamy. I tak, tak. Formujące wirówka i git. You have released a new product. Dobrze, kolejny produkt. Mamy 14, potrzebujemy jeszcze. A competitor has completed a new patent. Dobrze, nowy patent, trudno. Odkryto składnik. Powoduje zaniki pamięci. No to byłoby niezdrowo mieć coś takiego. Musimy to wszystko tam przebadać. Musimy. Tylko teraz tak, chcesz, możemy tutaj za lek ruszyć. Ten na cukrzycę. Dobra, weźmy na razie ten, podnieśmy o 3 po prostu, tak bardzo na pałę i zróbmy takie coś. Cyk, cyk, cyk. You have released a new product. Zobaczymy tylko, jak to się z ratingiem tu układa. Mamy dużo C plusów. Ja tak na dobrą sprawę, jak parę tych C plusów usuniemy, to będzie git, nie? Są leki, które nie mogą być objęte patentem w ogóle. No nieźle, no. Tu mamy ten Angina, to jest Eska, nie? To jest w ogóle petarda. Super. A competitor has released a new product. Pytanie, co dalej z tym zrobić, nie? Minimalny rating B, no dobrze, a jak usuniemy te leki, co nie mają B+, czyli raz, dwa, trzy... Nie no, kurde, te leki to są za dobre, nie? Czyli no, przykładowo, no cztery leki, nie? Cztery leki byśmy musieli wywalić, no to... Nie jest źle. A competitor has released a new product. Kwestia tylko tego. Jest ten, co powoduje senność. Tutaj. No dobrze, to to byśmy musieli się pozbyć. No dobrze, to jest okrutnie zły lek. Research complete. Nie, nie, dobra, tego tak nie możemy puszczać. To będziemy musieli ulepszyć zdecydowanie. Tutaj wstrzymajmy to, nie, 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 nie róbmy, nie róbmy aż takiej chrej, żeby po prostu nie ten, żeby taką po prostu chreję, żeby iść po prostu w target, nie, nie, nie. Ja sądzę, że skończymy to na poziomie mistrza. Nie, bo jednak tam wyżej to ciężko będzie to osiągnąć. Chyba, że te leki się podniosą. Albo zrobimy na nie patenty. O, to jest też pomysł. Czyli tak, tu patenty, tutaj coś.
Albo jeszcze ulepszymy multimikser. Ogólnie pytanie takie, gdzie mamy jeszcze pigułę? No dobrze, no tutaj. No. New World Event. Tu zróbmy też tą. No. Tak. Tu. Zróbmy to samo. Wszędzie wymieńmy na razie na wirówy. Będzie po prostu no, new product has been reached. You have released a new product. Release a new product. Ale mam to gdzieś, bo to nie jest nowy produkt, to jest po prostu inna forma podania go. You have released a new product. A fakt jest taki, że mimo wszystko krem jest lepiej przyjmowany niż niż jakikolwiek inny dodatek, który obecnie mamy, więc na research tym complete. Się najbardziej przyda. Dobrze, patenty. Cyk, cyk, cyk. Koszt patentów. Dobra, koszty patentów mnie nie interesują. Nasycenie rynku. Co tu możemy walnąć na patent? Czteroletni. Aha. Dobra, czteroletni patent. A w sumie złóżmy wnioski na wszystko. Opatentujmy sobie. Insufficient funds. Aha, nie możemy aż tak. Okej. Na zdrowie, dziękuję, przepraszam. Złóżmy patenty tam, gdzie się da. I zrobimy z tego naprawdę dobry hajs. Bo ja myślę, że składając patenty na te leki, lepsze oczywiście, damy radę tutaj to ogarnąć. Bo teraz tak, tak na dobrą sprawę, tylko ta antykoncepcja dla kobiet daje ognia. Znaczy, a competitor nie daje ognia. Has released a new product. I też to B+, nie? Bo zobaczcie, tu jeżeli te leki by poszły na wyższą, że tak powiem, półkę, insufficient funds, to byłoby lepiej. Research complete. Zróbmy może patenty. Insufficient funds. Patenty na te leki. Bo ile tu mamy czasu do końca? 14 miesięcy. No to akurat 12 miesięcy. To byłoby akurat. A competitor has released a new product. Robimy same kremy też, także. Insufficient funds. Bo wiecie, to, że lek się insufficient sprzeda, funds. To jest jedno, ale drugą rzeczą jest to, czy my damy radę utrzymać jego cenę na rynku i przede wszystkim, czy uda nam się to ogarnąć. Bo mówię, jak nie będziemy mieli tego B-, to zostajemy z, insufficient funds. Z naprawdę małą ilością hajsu. Kolejny tam ingredient odkryty. Bo tu mamy tak, 6. Czy będziemy a competitor has released a new product. 7. Patent complete. 7 nawet będziemy mieli leków. Okej, okay, ale kwestia jest teraz taka, czy nam się to opłaci. Dobrze, teraz tak, to będzie wszystko. To będzie wszystko. Patent complete. Na to. No dobrze. Dobrze, leki same z sobie siebie są A. Super. Jak zrobimy na nie patenty wszystkie, no to myślę, że wtedy wytniemy najwyżej na miesiąc przed, no po prostu odetnę te kilka linii produkcyjnych i tyle. New World Event. I tak to załatwimy najwyżej. Słuchajcie, chociaż tutaj na te też możemy składać insufficient patenty. Funds. Insufficient funds. W ogóle lek, który przynosi nam stratę, a ma patent A, nie? Obniża ciśnienie. Spoko. Nie, no tych leków to nie wyciągnę aż tyle, nie? Będziemy mieli 8. Czyli rangi mistrza nawet nie złapiemy, nie? Patent complete. Sorry, że teraz więcej w tym menu siedzimy, ale 3, 4, 5, 6, 7. No 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No kurde, 14 leków, ale tak na dobrą sprawę. Tak na dobrą sprawę, no to ja będę musiał pozamykać te leki, nie? Patent complete. Tutaj niby wchodzi to B+. Patent complete.
Inaczej. No, teraz co? Się zbrało coś? Okej, się zbrało się coś. Dobra. 5 miesięcy, no. Nie uciągnę tego. Chyba, że tu jeszcze teraz podniesiemy to. No nie wiem, co możemy jeszcze podnieść tutaj, żeby to zmniejszyć. A competitor has released a new product. Dałem jeszcze ten o zmniejszenie. Ale tych leków to ja nie wyrobię. Pozostały 4 miesiące. No będziemy musieli zamknąć po prostu kilka tych linii i tyle. Mam wszystko na patentach, nie? Ale zobaczcie. Mimo tego, że to jest potencjał na mistrza, my skończymy na ekspercie. Skończymy na ekspercie, bo trzeba te leki zamknąć, nie? Ten na bezsenność przede wszystkim. Zwalcza trądzik. No dobra, to teraz musimy podkładać. Okej, okay, zwalcza trądzik. Jest wysoko. Tak. Okej, okay, zwalcza bezsenność, leczy cukrzycę. No kurde, szkoda, że nie mogę tutaj takich leków usunąć. Brodawki płciowe, to było to? Też tutaj? Nie, to jest tutaj. Okej, okay, no to jest wysoki lek, super. Antykoncepcja dla kobiet. To robiliśmy na tej hali chyba. Antybiotyk. O, super. Antybiotyk tam był też? Nie, antybiotyk jest wysoko. Antykoncepcja łagodzi zgagę. Jezu, wrzody żołądkowe. Antykoncepcja leczy zgagę. Łagodzi wrzody. Dobrze, łagodzi wrzody. A ty koncepcja dla kobiet. Teraz tak, pytanie, czy to zeszło? Tak. Okej, okay, bo tych dwóch leków już nie sprzedajemy oficjalnie. Rating tutaj pójdzie nam w dupę, nie? Dobrze, teraz tak. Bezsenność, cukrzyca, zapobieganie moczenia nocnego. Łagodzi zgagę. Objawy przeziębienia. Brodawki płciowe. Brodawki płciowe były chyba wysoko. Tak, naciśnienie, dobrze też. Bezsenność, cukrzyca, zapobieganie moczenia nocnego. Moczenie nocne mieliśmy tu chyba w tej linii. Tak. Wysypka. Brodawki płciowe, łagodzi objawy przeziębienia. Sorry, ja muszę to sprawdzać, jestem głupi, ale... Łagodzi wysypkę. Łagodzi zgagę, łagodzi wysypkę, tu gdzieś miałem. Łagodzi wysypkę. Zwalcza trądzik. Antybiotyk. Leczy cukrzycę. Cukrzyca też tu była gdzieś niżej. Tak. Zwalcza bezsenność. To jest tu gdzieś może? Tak. Zwalcza bezsenność. Leczy anginę, łagodzi nadciśnienie. Czekajcie, dobrze, teraz tak. Które leki siadły? Cyk. Cyk, cyk, cyk. I teraz tylko tak. Łagodzi zgagę. Gdzie jest ten zgagi lek? Ja pierniczę. Nie mogę go znaleźć. No bez kitu. Tutaj, dobra. No super, okej, okay, i finalnie lądujemy na czymś takim. No dobrze, no. No. Do gro, dostosuj się. Okej, okay, no więcej nie dalibyśmy rady. A competitor has released a new product. I cóż, okej, okay, w tym miejscu dzięki za uwagę. I do następnego odcinka. Trzymajcie się.